No dzień dobry. Nagrywam do was w kasku, bo mi się włosów nie chciało myć, a nie chciałem pokazywać tego, co mam na głowie. Filmik z GTA 4 zapraszamy do oglądania. Będą też dodatki zrobione, ale nie w tym filmiku. Może nam się uda tydzień po tygodniu, a jak nie, no to trochę więcej. Tym razem nie ominiemy również wersji na mniejsze konsole, czyli GTA Chinatown Wars, które by the way jest bardzo przyjemne, bo właśnie ogrywam. Co jeszcze mogłem tu powiedzieć? No, mamy lepszy nowy setup, znaczy nie wiem czy lepszy, ale nowy setup, więc pewnie będę sobie już siedział, a nie będę stał dla was w garderobie tak jak wcześniej, gdyż zakupiliśmy nowy mikrofon i mam nadzieję, że mój głos jest jeszcze cudniejszy i bardziej miodny niż zazwyczaj. Mamy też wspaniały setup, jeśli chodzi o nagrywanie, który Radek być może pokazuje teraz na ekranie, jeśli wysłałem mu zdjęcia. I no, jest profesjonalnie, jest bardzo profesjonalnie, moi drodzy. Jest tak profesjonalnie, jak tylko możemy. No, czy jakieś ogłoszenia, co będzie po kolejnych częściach? Chyba w następnych filmikach powiem, bo i tak cztery filmiki do przodu już znacie, więc no. Zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że historia będzie się słuchało jeszcze przyjemniej niż zazwyczaj. Ta część serii GTA trochę różni się od pozostałych. Klimat jest poważniejszy, a główny bohater trochę mniej przystojny i obyty ze światem. Historia rozpoczyna się w dokach Liberty City, gdzie po długiej podróży statkiem na ląd schodzi Niko Bellic. Średniej budowy, średni typ, ze średnim wyrazem na twarzy, smutnymi oczami, zakolami i wytartej skórzanej kurtce. W miarę rozwoju fabuły dowiemy się, że pochodzi z terenów niegdysiejszej Jugosławii, która, jak wiemy, pod koniec istnienia była istnym kotłem, a nasz bohater nie dość, że był stamtąd, to jeszcze brał w tym wszystkim czynny udział od 16 roku życia jako żołnierz. Niko przypłynął do Ameryki z pewnych powodów osobistych, ale i na zaproszenie kuzyna, który już jakiś czas wcześniej emigrował i w listach rozpisywał się naszemu bohaterowi, jakiego on to życia nie prowadzi, ile to nie ma samochodów, pieniędzy i kobiet. Roman, bo tak ma na imię owy gagatek, przyjeżdża po Nika i już po chwili mamy okazję przekonać się, że nie tylko historia jest poważniejsza, gdyż wyjątkowa fizyka zastosowana w tej części, mająca dodać realizmu, sprawia, że samochody są dużo bardziej chwiejne, mniej przyczepne i no zresztą sami widzicie na ekranie, co tam się potrafi dziać. Po dotarciu na miejsce okazuje się, że willa z opowiadań Romana ma tyle samo wspólnego z prawdą, co ta pizza, co nie warto jeść z restauracji, bo w domu mamy lepszą. Mieszkanie jest małe, brudne i pełne karaluchów, ale hej, jesteśmy w Ameryce. Rozgoryczony Niko kłóci się z kuzynem kłamcą, ale i sprowokowany zamierza opowiedzieć mu, czemu tak naprawdę przyjechał, lecz ten wyczerpany pracą zasypia już na początku historii, przez co nie jest nam dane jeszcze jej poznać. Dalsza część kłótni zostaje przerwana przez telefon Romana, który zrywa się z miejsca tłumacząc protagoniście, że musi iść do pracy i to tam niech ten go odwiedzi, jak już tylko się wyśpi. Po budzeniu i wstaniu z łóżka gracz zasiada za sterami naszego Jugosławianina w mieszkaniu bądź co bądź wypełnionym panienkami, szkoda tylko, że tymi wiszącymi na ścianie. Dzielnica nie jest najciekawsza, ale o dziwo sam Roman okazuje się nie być całkowitym gołodupcem. Znaczy się jest, bo jest hazardzistą i wisi pieniądze połowy miasta, ale ma też firmę taksówkarską i ludzi pod sobą. Po przybyciu do siedziby kuzyna, Niko poznaje tam Mallory Bardas, czyli sekretarkę i obiekt westchnięć Romana, który namawia ją do ślubu i dzieci, ale że nie ma pieniędzy i lubi kłamać, to kobieta nie jest w stanie brać go na poważnie i raczej zbywa jego zaloty. W bazie spotykają także Wladimira Glebowa, starszego Ruska naciskającego na Romana, by ten spłacił mu swój dług. By to zrobić, Roman postanawia oczywiście zagrać o pieniądze na zapleczu jednego ze sklepów z narzędziami, a Niko stoi w samochodzie na zewnątrz, by obserwować okolice i ostrzegać kuzyna przed poszukującymi go lichwiarzami. Zmartwienia Romka okazują się nie być bezpodstawne, gdyż już niedługo po rozpoczęciu przez niego gry pod sklep faktycznie podjeżdżają podejrzani ludzie, a nasz bohater dostaje za zadanie zgubić pościg i odwieźć kuzyna do bazy. Na jego zlecenie robimy również za szofera dla Mallory, która zapoznaje bohatera z Michelle, z którą po odwiezieniu jej do domu Niko będzie mógł trochę porandkować. Będzie ona pierwszą, ale nie ostatnią tego typu kobietą w życiu naszego Alvara. A samo randkowanie to takie mini misje z zabierania drugich połówek do restauracji czy na inne atrakcje jak kręgle, rzutki, pokazy magiczne, stand-upy itd., itd. Można także zabrać na striptease, ale raczej żadnej się to nie podoba. I po których będzie można próbować szczęścia w dalszym zgłębianiu relacji. Wracając do Romana, jego problemy są coraz większe i kilkukrotnie będziemy musieli go ratować przed nasyłanymi na niego przez lichwiarzy osiłkami w jego bazie i na korcie do koszykówki, by w końcu pozbyć się takiego dardana, czyli jednego z nich, który przegiął pałę. A to nie wszystko, bo zostaje jeszcze Wladimir, który po usłyszeniu jak Niko załatwia sprawę, postanawia, że odpuści Romanowi dług, jeśli wykonają dla niego parę robótek. To znaczy Niko, bo Roman to cipka. Tak też zaczyna się praca dla Ruska. Wymuszenie haraczu, kradzież auta i zabicie jego wspólnika, którego gonimy po dachach i o którego losie możemy zdecydować, bo nie zawsze musimy zabijać. A jako, że Vlad to nieprzyjemny typ, mający się za wielkiego gangstera,
to ja osobiście pozwoliłem jego wspólnikowi uciec. I tu się kończy historia zleceń dla Glebowa, gdyż zaczął umawiać się z Mallory, co złamało Romanowi serce, a jego narzekania na tyle zdenerwowały Nika, że ten postanowił pojechać do baru Ruska i powiedzieć mu, co o nim myśli, i ostrzec, by trzymał się z dala od ukochanej kuzyna. Vlad wybiera jednak drogę wojny i nasyła na kuzynów swoich osiłków i ucieka, jednak nie na długo, gdyż panowie go doganiają, a Niko wbrew sprzeciwów Romana wykonuje taki super ruch dłonią zakrywając twarz i wykonuje egzekucję na mafiozie, po czym zwierza się kuzynowi, czemu tak naprawdę wyruszył do Ameryki. Mianowicie, w czasie wojny w Jugosławii, Niko wraz z 14 chłopakami ze swojej wioski mieli przygotować zasadzkę na inną grupę, która morduje niewinnych ludzi. Jednak pośród nich był jeden, który dla pieniędzy zdradził przyjaciół i wciągnął w pułapkę, przez co 12 z nich zginęło, a 3, w tym Niko, uciekło. Mężczyzna od 10 lat szuka po świecie pozostałej dwójki, by odkryć, który z nich zdradził i dlaczego, i żeby go zabić. Oscarowa historia, lecz Roman w strachu przed zemstą zwierzchników Vlada kompletnie się nią nie przejmuje. Kuzyni pozbywają się trupa, po czym Roman wraca do mieszkania, by ukrywać się i histeryzować, a my w tym czasie pogadamy o Little Jacobie, czyli moim ulubionym kumplu Belików. Jest to jamajski handlarz bronią, mający też parę innych biznesów, który całe życie jest spalony i no jakoś lubię ten jego sposób mówienia. Bohater poznaje go podczas jednej z wcześniejszych misji dla Romana, w której jako zaufany człowiek osłania go i w konsekwencji ratuje mu życie. Kolejną misją dla tego jegomościa jest wsparcie ogniowe podczas nieudanej transakcji kupna sprzedaży marihuany, a później zajmujemy się pozbyciem konkurencji jego ziomka Badmana. I to koniec zadań dla Jamajczyka, lecz początek przyjaźni. W sensie dosłownie. W określonych godzinach będzie do nas dzwonił Little Jacob, czy nie chcielibyśmy jechać coś zjeść, nachlać się, iść na striptease, bilard i takie tam. Taka sama mechanika jak z kobietami, ale lepsza, bo w przyjaciół możemy mieć wielu naraz i bo każdy będzie dawał naszemu bohaterowi określone nowe możliwości. Dla przykładu, przyjaźń z Little Jacobem daje nam możliwość zamówienia sobie mobilnej zbrojowni, czyli samego Jamajczyka w samochodzie, mogącego podjechać gdzieś w pobliże bohatera, by sprzedać mu broń. Natomiast przyjaźń z Romanem daje nam możliwość wezwania darmowej taksówki. Inne przyjaźnie odblokowują możliwość zamawiania helikoptera, tworzenie samochodu pułapki, czy wezwania samochodu z ekipą do pomocy. Przyjaźnie należy podtrzymywać i chociaż każdy z potencjalnych przyjaciół lubi trochę inne aktywności, to jakoś tak się złożyło, że striptease to lubią wszyscy. W sumie, jak już jesteśmy przy przyjaźniach, to wspomnę jeszcze szybko o Brusie Kibicu, bo nie mam za bardzo gdzie go wcisnąć. Mięśniak, sterydziarz, mający o sobie zbyt wysokie mniemanie, niepokojąco podziwiający naszego bohatera i zlecający mu parę misji w stylu wyścig uliczny, pozbywanie się konkretnych osób, kradzież auta, po czym będzie można się z nim zaprzyjaźnić i on jest tym gościem od wzywania helikoptera. No, ale wróćmy do naszego biednego, przerażonego Romana. Jakiś czas po zabiciu Władimira przez naszego bohatera, ten dostaje telefon od kuzyna, że znajduje się w pobliżu jednego z klubów. Na miejscu okazuje się, że ukrywa się w koszu na śmieci, gdyż jak twierdzi, jest śledzony przez ludzi Mikaila Faustina, czyli zwierzchnika naszego rosyjskiego trupa. Niko wydaje się raczej rozbawiony całą sytuacją, do momentu, gdy pada nieprzytomny, ogłuszony kolbą karabinu niejakiego Andrieja i budzi się związany w piwnicy. Obudzić się pomaga mu ręka Dmitriego Raskalowa, wskazującego na wciąż próbującego krzyczeć zakneblowanego Romana. Kuzyni o dziwo nie zostają zabici, a w wyniku rozmowy boss mafii, czyli Faustin, proponuje protagoniście, że odpuści im grzechy w imię ojca, syna itd., jeśli tylko ten ukradnie policyjny radiowóz i przy jego pomocy zatrzyma i przechwyci vana z telewizorami. Akcja się udaje, a Roman zostaje uwolniony. Jako że Rosjanie są zadowoleni ze skuteczności naszego bohatera, w których wraz z Dmitriem zastrasza właściciela sex-shopu, zabija Lenego Patrowicza, który według Mikaila jest szczurem, potem zabija Jasona Michaelsa, będącego nowym chłopakiem córki rosyjskiego bossa, nawiasem mówiąc jednym z przyjaciół protagonisty dodatku do GTA 4 Johnnego Klebica, a potem wysadza ciężarówkę z ładunkami wybuchowymi w garażu siedziby jednego z dłużników Mikaela. W międzyczasie gracz ma wielokrotnie okazję zwrócić uwagę na problemy psychiczne bossa i rosnącą paranoję. Domniemany szczur, którego zabiliśmy na jego zlecenie, okazał się być synem innej wpływowej rodziny mafijnej, która teraz pragnie krwi któregoś z szefów, Mikaela bądź Dmitriego. Pierwszy do Nika odzywa się Dmitri i to on zleca zabicie człowieka, który ponoć był mu jak brat. Protagonista udaje się do klubu, w którym znajduje się cel i po usłyszeniu gorzkich słów o braku lojalności dawnego przyjaciela brata, rozpoczyna się strzelanina, którą kończy pogoń na dach za Mikaelem i jego śmierć. Jedyne co pozostaje, to odebrać zapłatę do Rosjanina, która ma być wręczona w magazynie w dokach i do których Niko ma przyjść sam. Trochę podejrzane, nie? Nie dla naszego protagonisty, który stwierdza, że spoko, przyjdzie. Nim jednak to robi, odzywa się do niego nasz dobry przyjaciel Little Jacob, mówiący, że po mieście krążą słuchy, iż Jugosławianin mocno zdenerwował pewnego Ruska i chociaż Niko stwierdza, że to pewnie chodziło o Mikaela, to Jamajczyk nie daje za wygraną i postanawia go ubezpieczać. Na miejscu okazuje się, że wraz z Dmitriem pojawił się Bulgarow, czyli dawny szef Nika, dla którego ten przemycał ludzi do Włoch, jednak jeden z jego statków zatonął i chociaż Niko sam ledwie uszedł z życiem, to dawny pracodawca, szukając kozła ofiarnego, postanawia go zabić. Tak się jednak nie dzieje, gdyż na miejsce akcji wkracza Little Jacob, a w magazynie wybucha strzelanina.
Jako że Hitman Belikowi mógłby czyścić buty, to bohaterowie wychodzą z wszystkiego cało. Tak samo jak i cało wychodzi Dimitri i Bulgarow, które odtąd będą czyhać na życie naszego Serba, Chorwata, Albańczyka, czy kim on tam jest i no vice versa. By the way, niektórzy chcąc obrazić Nika krzyczą na niego per Polaczku. I osobiście mam dylemat, czy czuć się urażony, czy śpiewać hymn, że jesteśmy wymienieni w kolejnej grze. W każdym razie, po zgubieniu przybyłej na miejsce policji, Nick odwozi Jamajczyka do kafejki, po czym po rozmowie telefonicznej z Romanem znajduje go ukrytego w bagażniku swojego auta. Ten jeden raz Nico nie naśmiewa się z kuzyna, gdyż sam nie bardzo wie, co ma zrobić i czuje się winny zrujnowania mu życia i postawienia w niebezpieczeństwie. Panowie postanawiają pojechać do mieszkania i na spokojnie wymyślić, co dalej, lecz po przybyciu na miejsce dostrzegają buchające z okien płomienie i to samo znajdują po podjechaniu pod bazę taksówkarską Romana. Kuzyn Nika jest załamany, ale że w międzyczasie coraz lepiej dogadywał się z Mallory i właściwie są teraz parą, to ta pozwala Belikom na spanie w mieszkaniu po jej kuzynie w nowej dzielnicy, gdzie panowie mają nadzieję przyczaić się na jakiś czas w obawie przed Ruskami. Mieszkanie jest mniej więcej w podobnym stanie co poprzednie, więc no po prostu jest i tyle. Chwilę po chłopakach na miejsce przyjeżdża również Mallory, a jako że też ma pewne wtyki, to proponuje Nikowi pracę i później zapoznaje z Manem Esculą i Elżbietą Torres. Ying Yang. Obydwoje dorastali wraz z Mallory i chociaż obydwoje bardzo lubili narkotyki, to Manny postanowił zrobić coś dobrego, by moralizować i oczyścić z nich ulicę, a Elżbieta konkretnie nimi dealowała. Wraz z pierwszym będziemy dumnie oczyszczać ulicę, to jest Nico będzie to robił, a irytujący mężczyzna będzie krzyczał do kamery swojego operatora, że koniec niegodziwości i pomoc na ulicach ma jego imię i takie tam. Wraz z nim Nico eliminuje dealerów, zabija jednych ludzi, a dla pewnego policjanta zabija innych ludzi, którzy znieważyli kodeks ulicy czy jakoś tam. A księga ulicy mówi jasno. Kto znieważy kodeks ulicy, tego zabiją kuzyni Belicy. Coś pojebałem w tłumaczeniu. Nieważne. Natomiast jeśli chodzi o Elżbietę, to dla niej Nico osłania snajperską transakcję narkotykową prowadzoną przez Irlandczyka Patricka Pakiego McCrary'ego, która oczywiście okazuje się niewypałem i gdyby nie nasz Jugosławianin, to Paki wąchałby koniczyny od spodu. Następnie na zlecenie kobiety wraz z niejakim Playboyem X-em pomagamy Johnemu Klewicowi, czyli bohaterowi dodatku The Lost and Damned, w upłynnieniu sporej ilości heroiny, która jakimś trafem znalazła się w jego rękach. Jednak i tutaj coś nie wychodzi, gdyż podejrzanie zachowujący się kupiec okazuje się być tajniakiem, a cała transakcja ustawką. Bohaterowie wystrzeliwują sobie drogę do wyjścia i po zgubieniu pościgu Nick odwozi Playboya X-a do apartamentu. Kolejną misją dla Elżbiety będzie niejako misja dla Little Jacoba, który współpracował z kobietą, ale ludzie, których jej polecił, zdradzili, a ona straciła dużo kokainy. Nico zgadza się odzyskać biały proszek i udaje do puszczonego szpitala, by tam wybić zdrajców i samodzielnie odeprzeć nalot policji i Nose, będącego powiedzmy brygadą specjalną. Ucieczka nie należy do łatwych, ale się udaje i po zgubieniu pościgu bohater dzwoni do Little Jacoba, który informuje go, że znalazł kreta i podaje nam adres, pod którym znajdujemy jego i chryzantemy złociste Michelle. Czyli dziewczyna Nika, która okazuje się być rządową agentką, która wykorzystywała mężczyznę i która informuje, że na Elżbietę również jest planowany nalot, a jako że usługi Jugosławianina mogą być dla rządu bardzo przydatne, to współudział Little Jacoba i jego zostanie pominięty, a oni sami puszczeni wolno. Nico udaje się do Elżbiety, która panikuje, widząc, że grunt jej pali się pod nogami. Na swoje nieszczęście do jej mieszkania wbija Manny Escula z operatorem, jak zwykle gadający o czyszczeniu ulic i chcący udokumentować ostatnie chwile na wolności dealerki, która jednak nie jest w zbyt dobrym nastroju i zabija mężczyzn, a bohaterowi zleca ostatnią misję, którą ma być odwiezienie ich ciał do pewnego handlarza organami, by w ten sposób Escula mógł w końcu komuś pomóc. Po tym wydarzeniu kobieta zostaje aresztowana i po usłyszeniu około 30 zarzutów skazana bodajże na 300 lat pozbawienia wolności. Jednak nie oznacza to posuchy na rynku pracy, gdyż pracownicy tacy jak Nico są w cenie i do bohatera szybko odzywa się Playboy X, który tym razem postanawia być zleceniodawcą i wielkim deweloperem. Chłop dużo gada, a w trakcie cutscenki poznajemy również Dwayna, który po 9 latach spędzonych w więzieniu wyszedł na wolność i znalazł się w nieznanym mu świecie. I teraz tak. Playboy zleca nam wybicie Włochów, oblegających teren budowy magnata nieruchomości Yusufa Amira, by mu się podlizać i być może stać się częścią jego wielkich projektów. Nico robi to, co potrafi najlepiej i pozbywa się wszystkich, lecz okazało się, że plany Playboya nie pokrywają się z planami Yusufa, który nie dość, że nie chce Playboya znać, to jeszcze stawia związkowcom pomnik. Kolejnym zdaniem dla Playboya będzie zabić jakiegoś konfidenta, a w międzyczasie są również zdania dla Dwayna, który próbuje sobie ułożyć życie i a to chce się zemścić na dziewczynie, której on przez wszystkie lata pomagał z więzienia, a która to okazała się przyprawiać mu rogi, a to odbija jego stary klub, który przejęli jacyś skumani z Playboyem gangsterzy. I chociaż Nico zaprzyjaźnia się z Dwaynem i dobrze się rozumieją, to bynajmniej nie można tego powiedzieć o relacji Dwayne-Playboy, którzy nawzajem krytykują się, a dawny wracający z więzienia mentor staje się dla młodego gangstera prawdziwą solą w oku. Dlatego też staje się to, co stać się musiało i Playboy zleca naszemu protagoniście pozbycie się przyjaciela. Wkrótce po tym dzwoni też Dwayne, mówiąc, że młody postanowił się go chyba pozbyć i czy Nico nie mógłby dla niego pozbyć się Playboya. Protagonista staje przed wyborem.
pieniądze czy przyjaźń. Wspomnę tylko, że panowie smutni i doświadczeni naprawdę dobrze się rozumieją, więc ja postanowiłem zlikwidować otoczonego ochroniarzami Playboya, dzięki czemu Nico zyskał przyjaźń Dwighta, to nawiasem mówiąc ten od zbrojnego wsparcia, i dawny apartament po trupie, gdyż Dwight nie zamierzał w nim mieszkać, by nie musiał myśleć o zmianie, jaka wydarzała się u jego dawnego ucznia. W przypadku decyzji o zabiciu Dwighta, Nico po prostu wykańcza go w jego mieszkaniu, właściwie czekającego na śmierć i rozczarowanego zdradą. Sam Nico ma potem wyrzuty sumienia, a nawet Playboy stwierdza, że wow, nie, chłopie, nie masz skrupułów, i że zapłaci mu za to, ale niech mu się więcej nie pokazuje. No niezależnie od wyboru, wątek się kończy, a do bohatera dzwoni Mallory informująca, że Roman został porwany przez kolejnych wichrzycieli i jest przetrzymywany w jakimś magazynie. Nico się tam udaje, po drodze otrzymując od Dimitriego Raskalowa zdjęcie związanego kuzyna. To pułapka, z którą nasz Terminator radzi sobie bez problemu, wystrzeliwując kogo się da. I słysząc przy okazji słowa kuzyna, który mimo bycia tchórzem nie chciał go zdradzić, więc cieplutko na serduszku. Po odwiezieniu Romana do kryjówki, do Nika dzwoni znowu Dimitri i grozi, co ogólnie dzieje się raz na jakiś czas, gdy tylko w jakiejś misji protagonista strzela się z ruskimi. Osobiście cieszyłem się nowym apartamentem po Playboyu, a tu po uratowaniu Rodmana ten dzwoni później do bohatera i mówi mu, że dostał tak duże pieniądze z ubezpieczenia za spalone mieszkanie i bazę taksówkarską, że kupuje im nowy apartament w Aloquin, będący już całkiem niezłą dzielnicą, więc że tak powiem... Od zera do klasy średniej i to w kilka lat! Zaraz potem do Nika odzywa się złocista chryzantema Michelle, która informuje, że jest potrzebny w agencji, a że mają jego spore akta, to ten jedzie na miejsce, gdzie dowiaduje się, że była dziewczyna ma tak naprawdę na imię Karen i gdzie poznaje jej szefa, który zleca protagoniście kilka misji, tym razem po stronie tych dobrych. Na jego zlecenie zdobywamy informacje o niejakim Olegu Minkowie, po czym go zabijamy. Potem eliminujemy innego gościa, a potem kradniemy helikopter i wraz z Little Jacobem strącamy w kolejnej misji inny helikopter. Wszystko w służbie Ameryce. Po czym koniec misji, lecz nie koniec współpracy, gdyż agent postanawia odwdzięczyć się Nikowi i w nagrodę zleca swoim ludziom poszukiwanie zdrajcy, którego poszukuje nasz bohater. Następnie rozpoczyna się dość długa lista misji dla członków rodziny tego Irlandczyka, którego słanialiśmy dla Elżbiety Torres. Bo tak, poza matką jest ich pięcioro. Derek, Francis, Geralt, Patrick i Kate. Z każdym z makrerów Niko będzie miał okazję się zapoznać. Pierwszymi są Patrick, którego słanialiśmy, i Francis, na zlecenie którego Manny kazał nam zabić tego, co tam ten kodeks ulicy złamał czy coś. Francis to skorumpowany zastępca komisarza policji, dla którego właściwie zabijamy ludzi, którzy go szantażują bądź mogą szantażować w przyszłości, przez co ten może nie zostać komisarzem. I tyle. Zły i arogancki człowiek, napisany tak, by go nie lubić. Misje dla Buckiego są trochę bardziej interesujące, bo mamy trochę parkouru i strzelaninę, by ukraść ciężarówkę z różnymi pigułkami. Potem kradzież pieniędzy z biura pewnego magazynu wraz z jego ekipą i ucieczka łodzią. Czy też zakończony obławą policyjną i ucieczką ulicami miasta i metrem napad na bank, w którym nawiasem mówiąc za zakładnika bierzemy protagonistę dodatku The Ballad of Gay Tony. W międzyczasie poznajemy też członka włoskiej mafii, Raya Bocino, ale to później. Po zakończonym napadzie odblokowuje się możliwość przyjaźni z Pakiem, to jest ten od wybuchających samochodów pułapek, a misję wcześniej możliwość randkowania z Kate, czyli siostrą Pakiego. Potem misję dla kolejnego z braci, czyli alkoholika i narkomana Derricka, który obiecuje pójść na odwyk, jeśli tylko pomożemy mu uporządkować sprawy, czytaj zabić dawnych przyjaciół, na których całkiem możliwe, że kiedyś sam doniósł, ale nieważne, czy eskortować pewnego Koreańczyka przewożącego podrobione pieniądze. Potem ponoć idzie na odwyk, ale czy na pewno, nie wiem. Potem misję dla Geralda, w których Nico skłóca ze sobą włoską rodzinę Ancelotti z Albańczykami poprzez zrobienie dużego boom w fabryce Włochów i zabicie ich kapo w przebraniu Albańczyka. Co my tu jeszcze mamy o tych Irlandczykach? Zdrada i śmierć. Misja Blood Brothers, czyli Francisowi nie podoba się, że jego braciszek Derek zaczyna sobie radzić i bojąc się, że ten zrobi coś, co przekreśli jego karierę komisarską, postanawia go zabić. Oczywiście, że tak, bo co w rodzinie, to najwyraźniej zginie. Więc umawia się z bratem na ławeczce w jednym z parków, a do gracza należy decyzja, którego z nich zastrzelimy. Ogólnie zabicie Derricka całkiem się opłaca, bo potem Francis będzie mógł nam zerować gwiazdki w posiłkach policji, ale ja go nie lubię, więc no już nie uda mu się zostać komisarzem. Niezależnie od dokonanego wyboru, Paki zaprosi Nika na pogrzeb, w trakcie którego zostaną ostrzelani przez Albańczyków i będą musieli uciekać w karawanie, by zgubić pościg i dowieźć trupa na cmentarz. I tu spauzujemy Irlandczyków, a zajmiemy się Włochami. Ray Bocino to kapo włoskiej rodziny mafijnej Pegorino. Z osobnikiem tym będziemy spotykać się w należącej do niego restauracji Drus Dilas. Początkowa misja polega na znalezieniu i wyeliminowaniu znajdującego się w jednym z wieżowców dawnego przyjaciela Włocha, a później już wszystko będzie się kręciło wokół diamentów, które są dość ciekawym wątkiem, gdyż każdy z bohaterów czwartej części będzie próbował je zdobyć. I czy to w podstawce, czy w dodatkach, gracz widzi te same misje i zdarzenia, ale z trochę innej perspektywy. No więc tak.
Raid dostał cynk o mającej wkrótce dojść do skutku transakcji kupna wartych około 2 milionów nieoznakowanych diamentów. Przy pomocy ćpunki Ashley Butler zgadał się z motocyklowym gangiem The Lost, czyli gangiem bohatera pierwszego dodatku, by ci przerwali tu transakcję i ukradli dla niego diamenty, a on zajmie się ich sprzedażą i na końcu podzielą zyski. Tak się akurat złożyło, że osobą kupującą te diamenty był przyjaciel bohatera drugiego dodatku, ale o tym więcej w kolejnych filmach omawiających dodatki. Tak więc chłopaki harlejowcy wywiązali się ze swojej części umowy i z powodzeniem ukradli diamenty i schowali w workach na śmieci. Rolą Nika będzie najpierw wraz z trójką ludzi Włocha pozbieranie owych diamentów w przebraniu obsługi śmieciarki, ucieczka przed uzbrojonym towarzystwem i dostarczenie do punktu zrzutu. Po czym w następnej misji gonienie po mieście za trójką, z którą pracował, gdyż postanowili sobie te błyskotki zachować. Gdy sytuacja zostaje opanowana, a Ray znajduje kupców, to Niko wraz z Klebicem, tak tym z dodatku, spotykają się w Muzeum Libertonian, by tam sprzedać diamenty. Jednak na spotkaniu pojawia się również bohater drugiego dodatku, Luis Lopez, chcący odzyskać towar i wybucha afera pani Fertku i strzelanina, w wyniku której harlejowiec ucieka z pieniędzmi, Lopez ucieka z diamentami, a Niko zabija ludzi kupca, który myśląc, że ten maczą w tym palce, zaczęli podskakiwać. Średnia sytuacja. Ani pieniążków, ani błyskotek. Znaczy się, no są pieniążki, ale u Jennego i wszystko byłoby spoko, lecz ten postanawia je sobie zatrzymać, co skutkuje zleceniem na jego zabicie w kolejnej misji. Misji, w której Niko miał zabić samego Klebica, lecz na wskazanym miejscu bohater znajduje tylko jakichś jego dwóch kolegów, których goni Harleyem po metrze i, że tak powiem, wysłał ich na stację śmiercią nazwaną. A to jeszcze nie wszystko, gdyż w następnej misji Niko zabija również wszystkich ludzi niedoszłego kupca diamentów, gdyż dalej twierdzi, że to była ustawka i grozi Włochowi. Na tym kończą się misje dla tego pracodawcy. Zostawia on Jugosławianina z pozytywną nagrodą, gdyż zgodnie z umową udało mu się znaleźć Floriana Krawicza, czyli jednego z pozostałej dwójki, których nasz bohater tak poszukuje. A więc protagonista zabiera kuzyna i po zastraszeniu informatora ten wskazuje im apartament Berniego Crane'a, czyli Krawicza, który zmienił te dane, by brzmieć bardziej amerykańsko. W trakcie drogi Niko nie bardzo wie, co ma ze sobą zrobić i w jaki sposób zabije zdrajcę, lecz po wtargnięciu do apartamentu i rozmowie z dawnym kolegą odkrywa, że po pierwsze, to nie on był zdrajcą, a Darko, czyli drugi z tych, którzy przeżyli, a po drugie jego dawny kolega, który chciał być zapaśnikiem i pasterzem, ukrywał swoją orientację, a teraz jest trenerem aerobiku i umawia się z żonatym zastępcą burmistrza. Tak więc wendeta naszego bohatera nie kończy się, a znalezienie Darko majaczy gdzieś sennie na horyzoncie. Jednak jeszcze nie czas na to, a czas na misję dla Berniego, czy jak to tam woli Floriana, którego będziemy ratować przed prześladującym go homofobem, dla którego pozbędziemy się szantażysty, który zagraża jego tajnemu związkowi z zastępcą burmistrza, czy też z którym popłyniemy na wycieczkę łódką, w trakcie której bohaterów zaatakują ludzie Dimitriego Raskalowa i którym zabicie Nika jak zwykle się nie uda. Wdzięczny Bernie ofiaruje protagoniście samochód, który ten dostał w prezencie od swojego chłopaka i tyle. Wracamy do Irlandczyków. Geralt McCreary, czyli jeden z braci, zostaje zamknięty w zakładzie karnym, lecz nie zamierza odpuścić planowania i przez Pakiego zleca bohaterowi porwanie córki szefa rodziny Ancelottich, Gracie. Panowie mają cynk, że ta postanowiła sprzedać swój samochód i to podczas jazdy próbnej Niko bez podejrzeń wywozi flirtującą z nim dziewczynę poza zasięg ludzi jej ojca, po czym krzyczącą i nienawidzącą go ogłusza pięściopiryną i zabiera do kryjówki. W kolejnych misjach Niko robi zdjęcie porwanej, czy też w bagażniku przewozi do nowej kryjówki, gdy starą zaatakowali ludzie jej ojca. Dziewczyna jest wyjątkowo pyskata, ale w końcu panowie dostają szansę, by się od niej uwolnić i wymienić ją za będące w posiadaniu Gejatonego diamenty. Cały czas te same. Początkowo wszystko idzie elegancko i dziewczyna wraca do przyjaciół, a chłopaki mają odebrać diamenty, lecz nie pozwalają im na to przybyli na miejsce Rusy z Bulgarinem na czele. Znowu wybucha strzelanina i pogoń za uciekającym z diamentami Ruskiem, który przyciśnięty do murów wyrzuca je do przejeżdżającej pod nimi ciężarówki ze żwirem i których to panowie już więcej w życiu nie zobaczą i koniec wątku. Takim sposobem przechodzimy do końca, gdyż pracodawcami jako takimi będą już tylko Włosi, tacy jak szef Raya Buccino i głowa rodziny James Jimmy Pegorino, kolega z organizacji, czyli Phil Bell, czy też szef rodziny mafijnej Gambetti, John Gravelli. Phil Bell ma bzika na punkcie podsłuchów i sypia z żoną Pegorino, tak, swojego własnego szefa, który o tym wie, ale z jakiegoś niewiadomego powodu to toleruje. Niko dla owego jegomościa kradnie narkotyki, goniąc na piechotę ciężarówkę i niczym Tom Cruise spina się po jadącym pojeździe, po czym efektownie dokonuje abordażu i zawozi do ponoć bezpiecznej kryjówki w pewnym starym domu. Następnie bohater kradnie jeszcze więcej narkotyków, tym razem ruskim, z zacumowanej w ich dokach łódki. Sprawa zaczyna się jednak komplikować, gdyż narkotyki z łódki miały być przekazane rodzinie Ancelottich, a że rada włoskich rodzin mafijnych zniszczyłaby za karę rodzinę Pegorino, to Niko sprząta ten bałagan, zabijając ich kapo, dzięki czemu nie ma komu na nich donieść. Dla odmiany narkotyki z zaabordażowanej ciężarówki i kryjówka w starym domu były pod obserwacją FIB, czyli rockstarowego FBI, i gdy panowie mieli na spokojnie je wywieźć, to stali się głównymi bohaterami zorganizowanej na nich obławy, zakończonej ucieczką po ulicach miasta, zestrzeliwaniem helikoptera,
i odjazdem w podstawionym wcześniej vanie. W międzyczasie zadań dla Bella Nico wykonuje też zadania dla głowy rodziny, czyli Jamesa Pegorino, który jest nieprzyjemny, pewny swojej wyższości nad wszystkimi i mocno zeschizowany. Gada o wartościach i o tym, jaki jest sprytny, obrażając wszystkich dookoła. Nika też skrycie nie za bardzo lubi i z wzajemnością, ale płaci. Na jego zlecenie Jugosławianin osłania go podczas pokojowego spotkania z członkami rodziny Pavano, które oczywiście zamieniło się w strzelaninę i może to moja osobista zachcianka, ale fajnie by było, gdyby jakaś misja z następnej części GTA polegała na tym, że dwie mafijne rodziny spotykają się, po czym gadają, odwozimy wszystkich szczęśliwie do domu, a gracz zastanawia się, po chuj taka misja. Wracając do strzelaniny, Nico wybija agresorów i z rannym Pegorinem na pokładzie goni jeszcze uciekających przed nimi Pavanosami, by odebrać im wręczony przez Jamesa w dobrej woli prezent. To jednak nie koniec, gdyż w następnej misji w imię zemsty bohater goni za uciekającymi i zabija w należącym do nich salonie samochodowym. To jednak nie pomaga organizacji Włocha, gdyż ten lada dzień może zostać aresztowany, a co za tym idzie bzikuje jeszcze bardziej, macha pistoletem i twierdzi, że wszyscy chcą jego upadku, no tak w skrócie. Atmosfera jeszcze bardziej się zagęszcza, gdyż osobisty ochroniarz Pegorina okazał się nieświadomie nosić ze sobą policyjną pluskwę i chociaż zszokowany tą informacją dostał ataku serca, to przeżył i znajduje się pod ścisłą ochroną w jednym ze szpitali, do którego przebrany za lekarza Nico wchodzi i wyłącza podtrzymującą go aparaturę lekarską, po czym serwuje jego ochroniarzom pistoletowe zastrzyki z ołowiu do mózgu. I to jednak okazuje się nie wystarczać, gdyż Pegorino dostaje wezwanie do sądu, co za tym idzie, który z jego najbliższych pracowników, czyli Ray Bocino bądź Phil Bell, musi być kretem, ale nie bardzo wiadomo kto. I tak właściwie to do samego końca Włoch nie jest pewny, kogo sprzątnąć, lecz kogoś najwyraźniej trzeba i nie znalazłem informacji, czy słusznie, ale maszyna losująca wylosowała Raya Bocino, któremu Pegorino ufał trochę mniej i to jemu w końcu nasz Jugosławianin robi pasta la vista. Wiem, że dużo wątków i pewnie mało klarownie się wysławiam, ale pamiętacie tą dziewczynę Nika, chryzantemę złocistą Michelle, a tak naprawdę Karen, która okazała się być agentką i dla której szefa Nico wykonywał parę zadań w służbie Ameryce? Ten szef bardzo przypomina mi Mike'a Toreno z GTA San Andreas, bo misje w służbie kraju, straszenie teczką z aktami, a na końcu pomoc głównemu bohaterowi. Tak też jest w tej części, gdyż ludzie agenta ULP faktycznie znajdują zdrajcę, którego poszukuje Nico, a szef Karen dodatkowo zapoznaje bohatera z głową rodziny Gambettich, Johnem Gravelim, który w zamian za kilka przysług jest w stanie owego zdrajcę przetransportować do Liberty City. Przysługi te polegają na ochronie chłopaka Berniego Crane'a przed ludźmi Dimitriego Raskalowa, potem zabiciu Koreańczyka z podrobionymi pieniędzmi, tego samego, którego wcześniej w misji dla jednego z Irlandczyków osłanialiśmy, a potem na zniszczeniu furgonetek z narkotykami należących do, a jakże, Rusków. Po czym Nico dostaje telefon od agenta ULP, że jego akta są czyste, on dostaje od nich protekcję, a zdrajca Darko Brewicz wkrótce zostanie dostarczony na lotnisko. By nie być w tej chwili sam, bohater zabiera ze sobą planującego wesele z Mallory Romana, który całą drogę wypytuje, czy na pewno chce go zabić, czy to mu przyniesie spokój, i czy teraz, gdy jakoś ułożył sobie życie, śmierć Darka coś zmieni. Nico zakłada, że tak, dojeżdżają na miejsce, po czym agenci wyrzucają mu wrak człowieka, jakim obecnie jest Brewicz. Prawdopodobnie uzależniony od narkotyków mężczyzna nie wydaje się mocno przywiązany do życia i nawet podjuza Nika do zabójstwa, przyznając się, że przyjaciele bohatera zginęli zarówno wartość $1000, które w zamian otrzymał Brewicz. W końcu Nico staje przed wyborem, czy oddać w mężczyznę 12 strzałów za każdego straconego przyjaciela, czy odpuścić zemstę i kazać Darkowi dalej żyć z poczuciem winy. Nie ma to jakiegoś wpływu na zakończenie, a jedynie na późniejsze rozmowy z Romanem czy Bernim, którzy rozumieją jego decyzję i mają nadzieję, że po zemście sobie ułożyć jakieś życie, bądź chwalą go za to, że pomimo wszystkiego ten odpuścił, czym według nich pokazał, że jest lepszy i wygrał. W mojej głowie Nico jest silny i chociaż trochę dobry, więc odpuściłem zemstę, ale nie ma to większego znaczenia, gdyż czas na koniec historii i wybór, który faktycznie będzie miał wpływ na przyszłość bohaterów. Mianowicie do Nico odzywa się Pegorino i prosi go, po czym po odmowie w dość niewybrednych słowach rozkazuje protagoniście, by ten poszedł na ugodę z Dimitrim Raskalowem i przeprowadził z nim transakcję narkotykową. Po wyjściu z klubu Nico dalej nie jest pewny tego, jak chciałby to zakończyć, więc dzwoni do Romana i do swojej dziewczyny Kate, tej od Irlandczyków. Roman radzi mu, by ten zapomniał o niesnaskach, wziął pieniądze i poszedł na układ, dzięki czemu razem mogliby wynająć odrzutowiec do Vice City i wieść bogate życie. Niestety przy okazji też wspominając bohaterowi, gdzie tak naprawdę ukrywa się Raskalow. Kate natomiast radzi mu, by nie sprzedawał honoru i wartości za pieniądze i zabił człowieka, który może ich przecież znowu zdradzić i znowu spróbować zabić. Osobiście wybrałem zemstę, ale klasycznie o obu zakończeniach opowiem. W przypadku zemsty Nico udaje się na pokład statku Platypus, na którego to pokładzie Dimitri planuje opuścić Liberty City wraz z narkotykami. Obszar jest zapełniony ludźmi Ruska, ale Nico Sigma, król wszechświata, kierownik szanowany T-Rex, bomba, niepolski kuzar Tygrys Belić nie ma z tym problemu i schodzi na pokład, gdzie dość zabawnie stwierdza, że nauka o tym, by nie zdradzać wszystkich dookoła, będzie niestety drugim, co przyjdzie, tam trafi Dimitriemu do głowy. I kończy jego żywot.
po czym bez pieniędzy, ale zadowolony, wraz z Kate wybierają się na wesele Romana, na którym niestety zostają ostrzelani przez Pegorina, w wyniku czego Kate umiera na rękach protagonisty. Niku się załamuje, a Roman wraz z Little Johnem każą mu iść do domu się przespać, a w międzyczasie sami szukają ludzi Włocha. Po obudzeniu się panowie informują bohatera, gdzie na niego czekają i wspólnie w trójkę podążają za ludźmi Jimmy'ego, aż do starego kasyna, przed którym Niko każe Johnowi zabrać Romana w bezpieczne miejsce, a sam zabija kogo się da, by dostać się do Pegorina. Sytuacja wkrótce zmienia się w pościg crossem za uciekającym łodzią Włochem i wskoczenie doprowadzonego przez Romana i Little Johna śmigłowca. Pościg zabiera bohaterów na Happiness Island, gdzie znajduje się rockstarowy odpowiednik Statuły Wolności i gdzie Niko ostatecznie zabija Włocha, mszcząc się za Kate, i gdzie Roman troszkę niecelnie próbuje go pocieszyć pieniędzmi i gdzie trochę słodko-gorzko gra się właściwie kończy. W przypadku wybrania układu z Dimitriem okazuje się, że ten, kto by się spodziewał, zdradził. I chociaż Niko zarabia 250 tysięcy dolarów po strzelaninie i pościgu za jego ludźmi, to Kate stwierdza, że bohater nie ma wartości ponad pieniądze i z nim zrywa, nie przychodząc na wesele, na którym wysłany przez Ruska zabójca przypadkowo zabija Romana. Zemsta w tym przypadku wygląda bardzo podobnie jak zemsta na Pegorino, z tymi różnicami, że Dimitri w kasynie sam zabija Pegorina, gracz goni go łodzią uciekającego helikopterem i z niej wybija doprowadzonego tym razem tylko przez Little Johna helikoptera, z którego strąca helikopter Ruska. Ostatecznie panowie kończą również na Happiness Island, gdzie Niko, mówiąc, że Roman nigdy w życiu nikogo by nie zranił, dobija rannego Rosjanina. Niezależnie od wybranej przez nas ścieżki, jakiś czas po zemście przy Statule Szczęśliwości, bohater dowiaduje się, że Mallory jest w ciąży, a on będzie wujkiem. Ponoć wersja, w której umiera Kate, jest ta kanoniczną, a w GTA 5 nawet można znaleźć na jednej ze stron wpis Nika życzącego swojemu kuzynowi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Jeśli się mylę i właśnie bąknąłem głupotę, no to zapraszam do komentowania. Nie mam pomysłu, jak zakończyć tą historię, więc na zakończenie może opowiem kawał o Twarogu, który zaczyna się tak. No, więc tak, się pośmiali. Nara!